W dzisiejszym materiale przedstawię wam 5 sposobów na to, jak najlepiej wykorzystać zbliżającą się hossę i skupimy się na tym, jak nie tracić głupio kapitału, a jednocześnie pomnożyć go, wykorzystując przy tym szereg różnych zasad, które mogą wam być mniej znane. Film ten skierowany będzie do grupy osób od początkujących do średnio zaawansowanych, więc jeżeli chcecie... Najbliższą hostę wykorzystać w pełni i będzie ona waszą pierwszą. To polecam obejrzeć ten materiał do końca. Pamiętajcie też, że nie uszeregowałem tych sposobów od najmniej do najbardziej istotnego. Każdy z nich jest ważną składową, potrzebną do rozegrania tego cyklu poprawnie. No i oczywiście. Na sukces na rynku krypto wpływa wiele różnych czynników, tak, których nie sposób byłoby streścić w jednym materiale, ale ja skupię się na pewnych uniwersalnych założeniach, które powinien opanować każdy trader czy inwestor, jeżeli w długim terminie chce osiągnąć sukces i na rynku kryptowalut po prostu zarabiać. Więc dajcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i zaczynamy ten materiał. W prawym górnym rogu macie też przypięty poradnik na start. Jak kupować, sprzedawać kryptowaluty na giełdzie BYBIT, jeżeli jest. To wam jeszcze obce, to sobie sprawdźcie. Linki do wszystkich materiałów i playlist szkoleniowych na start, za darmo, są też w opisie pod tym filmem. Na początek chcę wam przybliżyć pewne statystyki i wykresy, które pokazują, co może motywować inwestora w krypto, tak? No bo zwrócę też uwagę, jakie niebezpieczeństwa czyhają na tych, którzy decydują się na rozpoczęcie swojej przygody właśnie z kryptowalutami. Więc jeżeli zaczniemy sobie od tego, dlaczego w ogóle mamy motywację do inwestowania i po co to robimy, no to wiadomo, te odpowiedzi mogą być mocno indywidualne ale myślę, że większość z Was zgodzi się, że no tutaj głównym aspektem jest to, żeby jakiś sukces finansowy osiągnąć, żeby zarobić pieniądze i poprawić swój byt. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że no ciągła praca na etacie, życie takie od wypłaty do wypłaty. Czy niekontrolowanie swoich wydatków, trzymanie pieniędzy na jakimś koncie oszczędnościowym, no to raczej nie są to pozytywne i pożądane aspekty, które chcemy cały czas w życiu mieć i żeby nam towarzyszyły, tak? Bo w ten sposób tej, no sobie nie było upragnionej wolności finansowej, nie osiągnięcie. I musimy oszczędzać, tak? Musimy inwestować, musimy ten nasz majątek pomnażać, bo to w długim terminie pomoże nam wejść na wyższy poziom. Ja, można powiedzieć, no, mocno się tym interesuję od młodych lat, od 17 roku życia, czasami gdzieś tam w szkole grać w gry na telefonie, to czytałem Forbesa, dziwnie się na mnie patrzyli, czytałem jakieś gazet, gazetki o franczyzach i inne takie rzeczy, przynosiłem sobie je do technikum, zanim je jeszcze rzuciłem no i wejście na poziom, na którym gdzieś tam obecnie mogę powiedzieć sobie już nieskromnie, powiedzmy, zaczynam operować, było dla mnie jednym z wielkich marzeń i takim, wiecie, życiowym celem, który no, powoli się spełnia, więc bardzo się cieszę i no lubię też fakt, że mogę wam tę wiedzę teraz przekazywać na bazie mojej, co by nie było, czy krótkiej długiej, nie wiem, drogi, bo trwało na około. 8-9 lat w chwili obecnej, biorąc pod uwagę te takie serio, już początki. No, biorąc pod uwagę fakt, że od 17 roku życia do 26, bo tyle teraz rocznikowo mam, no minęło tych lat 9. No i wiecie, tutaj macie taką grafikę, która pokazuje, ile warty jest teraz jeden dolar, który, wiecie, tam w 1920 roku był warty znacznie, znacznie więcej, bo jednak inflacja cały czas te oszczędności zżera. Więc powiedzmy, ta wartość pieniądza fiducjarnego no dewaluuje się w czasie. Na przykładzie właśnie dolara. No, ilość i jakość rzeczy, jaką możemy kupić zarówno wartość jednej sztuki, tego banknotu jest nieporównywalnie mniejsza od tego, co można było za dolara kupić jeszcze 20 lat temu. Tak? Stąd też właśnie inwestycje w aktywa takich jak akcje, obligacje, nieruchomości, czy też właśnie dla osób, które chcą zacząć, ale mają mniejszy kapitał, kryptowaluty e, są idealnym rozwiązaniem, ponieważ pokonują w dłuższej perspektywie inflację. I bez wątpienia wielu z nas do rynku kryptowalut przyciąga ta perspektywa wysokich zwrotów z inwestycji, często o wiele wyższych niż te oferowane właśnie z rynków tradycyjnych, bo na prezentacji w tabeli pokazałem Wam średnie zwroty z 5, 10, 20 i 30 lat indeksu SP 500, czyli największych akcji. Spółek w Stanach Zjednoczonych. No i można powiedzieć, że jest to wybór numer jeden wśród inwestorów, ze względu na to, iż SP 500 osiąga wieloletnie i dość pewne zwroty, dekadę do dekady można porównać i wygląda to po prostu dobrze. tak? Co umożliwia inwestorom z milionami dolarów po prostu bezpieczne pomnażanie swojego kapitału, ale dosyć powolne. Ale po prostu wiecie, takie tam nic się złego aż tak nie dzieje. A średnio w ostatnich 10 latach można było osiągnąć roczny wzrost kapitału w wysokości około 10%, co odejmując inflację w wysokości 2-3% jest wynikiem dobrym, zostaje 7-8% na plus. Ale dla osób, które mają mało pieniędzy na inwestycje, bo zakładam, że oglądając mnie macie, nie wiem, 10 tysięcy złotych, macie 700 złotych, macie 150 tysięcy złotych albo pół miliona, ale pewnie nie dużo więcej, tak? Rzadko bardzo to się zdarza, żeby osoby w Polsce miały. Pół miliona, milion, dwa miliony złotych wolnej gotówki na inwestycje na samym rynku krypto, podkreślam, tak, bo ja sam, wiecie, też inwestuję w nieruchomości, w inne rzeczy. Rynek krypto jest tylko jedną z odnóg, na której aktywnie działam, pozyskuję tutaj kapitał, ale staram się go potem inwestować w ETF -y i w bezpieczniejsze, po prostu rzeczy, które sprawiają, że wartość kapitału w czasie przechowuje i nie korelują na nasz tak z aktywnym źródłem pozyskiwania kapitału, którym w moim wypadku jest właśnie rynek kryptowalut, no bezpośrednio czy pośrednio, tak? Dlatego. Osoby, które mają mniejszy kapitał, chcą jak najszybciej zarobić pieniądze, chcą nie zrobić 80 zł z 1000 w rok, ale zrobić sobie przykładowo z 1000 zł 5000 czy 8, albo z tysięcy 50, albo 150 tysięcy w rok dwa. Tak? I to na rynku kryptowalut będzie teraz możliwe, będzie taka szansa dla wszystkich, tylko trzeba się odpowiednio przygotować i po prostu zarobić te pieniądze, które w końcu coś w życiu zmienią i pozwolą się. Ustabilizować i w jakiś sposób no, przyswoić pewne wartości, które potem wpłyną pozytywnie na całą resztę naszego życia, pod względem inwestycyjnym, czy po prostu no, takim majątkowym, tak. Dlatego jeżeli chodzi o inne formy inwestycji, to przychodzą mi też na myśl nieruchomości. Po pierwsze, pod koniec grudnia dedykowany taki film nagrałem, w którym porównałem właśnie nieruchomości do bitcoina. W prawym górnym rogu wam go przypinam. No i zachęcam do obejrzenia, bo sporo czasu poświęciłem na to, żeby rozpracować temat, jak przy pomocy rynku kryptowalut kupić sobie pierwszą nieruchomość i jak nieruchomości mogą rzeczywiście gdzieś tam korelować z rynkiem kryptowalut. Jest to ciekawe, jak też płynnie tymi aktywami migrować, ale... Wracając do wątku głównego. Po prostu inwestowanie w nieruchomości, tak jak i we wszystko, w kryptowaluty również ma swoje wady. I w Polsce na pewno dla wielu z Was na tej chwili wydaje się to nieosiągalne. Gorzka prawda jest taka, że z roku na rok coraz ciężej młodemu człowiekowi kupić sobie pierwszą nieruchomość, tak? Więc jeżeli ktoś teraz wchodzi w dorosłość lub ma 20 parę, 30 parę lat, to niestety jest znacznie ciężej zakupić sobie nieruchomość, niż miało to miejsce jeszcze 10-15 lat temu. Dlatego. Osoby, które po prostu chcą, czy nawet bez kredytu, czy nawet na kredyt, ale móc go spłacić, czy nadpłacać tę nieruchomość sobie zakupić, muszą szukać alternatywnych dróg do pomnażania sobie kapitału, majątku, inwestowania. No, i jedną z nich jest właśnie rynek kryptowalut. Wiecie, dochody z najmu z nieruchomości w Polsce wynoszą powiedzmy średnio między 5 a 7%. No, czy skromnie nie jest to tak mało, bo rynki zachodnie, które są bardzo rozwinięte, przykładowo generują po 2-3% zwrotu z najmu rocznie. Tam bardziej, na przykład we Francji, Skandynawia, Niemcy, tam bardziej gra się na wzroście wartości nieruchomości, aniżeli na zwrocie z najmu. A w Polsce przez wiele, wiele lat był to bardzo fajny temat, te nieruchomości, bo i rosły na wartości i najmy były wysoko. Szczególnie jak była, wiecie, tutaj ta wojna, sporo ludzi z Ukrainy przyjechało, to tym bardziej się stawki wzrosły, więc przy okazji wzrostów na rynku nieruchomości można było generować rok do roku po 15-20-25%, co, co jest rewelacyjną wartością, która była utrzymywana przez wiele lat, powiedzmy, tak, prawie prze, przez dekadę. Więc kto się dorobił na nieruchomościach, ten się dorobił. Prawda jest taka, że teraz nie będzie to praktycznie możliwe, jeżeli ktoś zaczyna od zera, to może traktować inwestycje w nieruchomości później, jak wiecie. Bezpieczną lokatę, przechowywanie kapitału, ale no i jakiś tam dochód pasywny, przynajmniej częściowo, jeżeli aktywny się nie uczestniczy w wynajmie tych nieruchomości, tylko ma się agencję, która jest ogarnięta. Ale jeżeli chodzi o sam fakt, jak na tym wszystkim po prostu zarobić, no to prawda jest taka, że na nieruchomościach będzie Wam już ciężko i te najpiękniejsze lata, co by tam osoby, które na tym zarabiają nie mówiły, minęły, tak? Więc tam jak będzie nieruchomość rosła 50% rocznie, super, najmy będą prawdopodobnie spadać, bo jest coraz więcej kapitału na rynku, wchodzą fundusze do Polski, wchodzą duże właśnie jednostki, które inwestują w kilkaset mieszkań naraz i one tam będą chciały po prostu mieć to wynajęte, nie będą tam walczyć o każdy promil po prostu zarobku, tylko jednak będą chciały gdzieś tam to monopolizować, grać z stawkami i prędzej czy później do, dościgniemy zachód, gdzie znajmu w Polsce będzie po 2-3-4% rocznie, a nie 6-7-8, jak da się wyciągnąć na jakichś tam mikrokawalerkach w chwili obecnej albo nawet i więcej. No i reasumując, do mnie mam, że dlatego wszyscy tutaj jesteśmy, tak? Bo rynek kryptowalut wybraliśmy jako obiekt inwestycyjny i ja przedstawię Wam krótko jego największe zalety i wady, co pozwoli mi płynnie przejść do omówienia pierwszego sposobu na zarabianie w tej branży. Zanim to zrobię, chcę Wam przypomnieć, że jest luty i Bybit przedłużył akcję Europe Winter Deposit Fiesta aż do 11 lutego. Czyli jak jeszcze nie macie konta na giełdzie kryptowalut, chcecie kupować bitcoiny, altcoiny, grać na dźwigni, jeżeli bardzo musicie lub tradujecie na innych giełdach i chcecie mieć bonus na start od Bybita, Aż do 30 tysięcy dolarów i gwarantowane 30 plus 25 dolarów na start, za wpłatę 100 dolarów pierwszą kartą lub z innej giełdy, to załóżcie sobie konto z linku w opisie. Odbieracie wtedy ten bonus. Wchodzicie też w zakładkę Rewards Hub, tam są nagrody macie różnego rodzaju airdropy też do odbioru. Jak widzicie na ekranie, na Bybicie często są takie akcje. Ja tylko w styczniu odebrałem tam chyba z 400 czy 600 dolarów już sam nie pamiętam. Macie to pokazane w różnych bonusach, które mogłem wypłacić, tak w USDT, tylko za to, że grałem na giełdzie, że kupowałem sobie kryptowaluty, sprzedawałem, więc giełda mnie wynagradzała za to. Macie przy okazji 10% cashbacku z prowizji, pomijając, co też widzicie, taki kalkulator jest, że prowizje na Bybicie w porównaniu do innych giełd są mniejsze. I używając tej samej taktyki, strategii, robiąc te same zagrania, zarobicie więcej. E, lub w ogóle zarobicie w porównaniu do innych giełd, które z was żerają często prowizje. Dlatego Warto po prostu korzystać z giełdy świadomie, z tej, która umożliwia szereg różnych benefitów, wynagradza Was za to, co robicie, i oddaje lwią część prowizji giełda oraz ja wam w postaci wynegocjowanych bonusów na Polskę, które udało się jako no, jeden z większych partnerów biznesowych Bajbita w Polsce wynegocjować. Więc sobie skorzystajcie, jest to teraz wszystko aktywne. Link jest na samej górze w opisie. No dobra, więc wracając do rynku kryptowalut, zacznijmy powiedzmy od zalet, bo po pierwsze, krypto dotychczas powiedzmy, jeżeli chodzi o ekspansję, się powiększało, tak? Patrząc na wykres kapitalizacji kryptowalut to od szczytu w 2017 roku do szczytu w 2021, market cap wzrósł z 750 miliardów do 3 bilionów dolarów, czyli czterokrotnie, a BESE z 2022 roku mamy już dawno za sobą, przy czym adopcja technologii blockchain i współpracy nawiązywane w branży wciąż się rozwijają. I na dodatek instytucje z tradycyjnych finansów wkraczają teraz do gry. Dlatego nie zdziwi mnie, jeżeli od szczytu z 2021 roku do następnego szczytu, prawdopodobnie w roku 2025, kapitalizacja wzrośnie znowu dwu-, trzykrotnie, czyli do około 6 czy 9 bilionów dolarów od all-time high. Ja jednak szacowałbym niższe wartości, ale nie będę zdziwiony, gdy tak wysoko to po prostu zajdzie. Więc ja celuję... W 4 do 5 bilionów, e, tak powiedzmy, może trochę pesymistycznie, ale jednak w tych okolicach będę się dosyć gęsto prawdopodobnie kaszował, wolę zabezpieczyć zysk, niż tam liczyć na kolejne 50 czy 70%, tak? ale krótko mówiąc. Inwestycje na rynku kryptowalut są w stanie przynieść dużo wyższe zwroty niż na rynkach tradycyjnych, a w tym cyklu jest to wysoce prawdopodobne i niewykluczone przy tym, że będzie to ostatnia szansa na tak duże multiplikacje swojego portfolio i swoich inwestycji, tak? Ponieważ potem rynek kryptowalut potencjalnie się wypłaszczy, będzie duży kapitał, będą monopoliści, będą duże regulacje i ciężko będzie zarobić na zmienności tak dobrze, jak jeszcze w najbliższych dwóch, trzech latach, więc należy to wykorzystać. Ja na moim telegramie to jest darmowa grupa bezpłatna dla wszystkich z Was. KDP wiadomości, dzielę się moimi zagraniami, tym co kupuję, tym co sprzedaję, tym co robię na rynku kryptowalut, wrzucam Wam najważniejsze informacje, przemyślenia w formie głosówek i moje zagrania, tak? Też często na spocie czy na dźwigni, więc jak nie chcecie tego przygapić, chcecie, żeby ktoś Was za rączkę prowadził, i no, nieskromnie powiem, ostatnie 3 miesiące miałem dobre. Macie tabelkę pokazaną, to są moje zagrania. 79% się udało rozegrać poprawnie, traktuję to w formie takiego pamiętnika. To sobie dołączę do tej grupy. Link jest w opisie, tak jak widzicie. Klikacie dołącz do mojej grupy na Telegramie i tyle. Nic od Was nie chcę, nie chcę żadnych pieniędzy. To jest po prostu dla każdego. Możecie sobie z tego korzystać. Staram się tam różne treści edukacyjne również wrzucać. A Dla kontrastu, zobaczcie sobie jeszcze, jakie jest największe niebezpieczeństwo rynku krypa. To walut, tak? bo gra jest ryzykowna, może przynieść całkowitą stratę kapitału, nie chce być nieobiektywny, między innymi rynek jest często nieuregulowany, są eksploity, skamy, upadają giełdy, są spektakularne porażki naszych ulubionych altcoinów, które spadają do zera, przykład Luna, no i nie musimy sięgać właśnie daleko pamięcią, tak? bo niejednokrotnie to miało miejsce w ostatnich latach. A w kwietniu 2022 roku ekosystem Terry osiągnął kapitalizację 110 miliardów dolarów, czyli około na tamte czasy pół biliona złotych. Tak? No absurdalne kwoty już i wszystko upadło. Więc nikt by wtedy nie pomyślał, że miesiąc później dojdzie do, do największego krachu w historii krypto wręcz, który dosłownie starł z powierzchni miliardowy majątek jego inwestorów. Więc parę miesięcy potem mieliśmy równie głośne upadki grup Celsius, Digital Currency Group czy giełdy FTX, które z uwagi na spadki na rynku kryptowalut po prostu przestały być wydajne i poupadały, bo były zbyt przelewarowane. Więc... Te bankructwa były jednymi z największych w historii, właśnie w ogóle usług finansowych na świecie, więc kapitał na rynku krypto jest spory. I my musimy sobie zdawać sprawę, że nikt nam na tym rynku nie zagwarantuje wygranej. Najważniejsze jest chronić kapitał, odpowiednio zarządzać ryzykiem, nie dawać się naciągać, nie odpisywać na jakieś boty, oszustwa. W moim imieniu nawet do Was ludzie piszą na Telegramie, na Instagramie, w komentarzach tam jakieś dziwne, że tam napisz do mnie pakiet inwestycyjny. To wszystko BUDA sam do Was nigdy nie napisze. I pamiętajcie o tym. Nie wysyłajcie pieniądze, pieniędzy z kamerą, tak? Ja jedyny produkt płatny, jaki mam, to jest moja grupa arena tradingu, którą prowadzę i tyle, nic innego nie sprzedaję, więc. Jeżeli chodzi o środki, to też pamiętajcie, żeby je bezpiecznie przechowywać, tak? To jest klucz do tego, aby nie stracić, bo ta historia już niejednokrotnie udowadniała nam, że trzymając środki w złym miejscu, narażamy się na wyparowanie całego majątku. A jeżeli nie całego, to co najmniej 40% jak choćby inwestując w altcoiny z listy stop 100 na podobnym etapie rynku, jakim jesteśmy teraz, jeżeli w każdy byśmy zainwestowali, tak? A na potrzeby poprzednich filmów sporządziłem też taki research na temat inwestycji w co największych altcoinów, względem kapitalizacji rynkowej na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. I okazało się, że gdybyśmy chcieli przetrzymać je wszystkie przez całą Bessę, to w ciągu niespełna dwóch lat, i to nawet w okresie Hossy, aż 40% z nich upadło na przestrzeni następnych kilkunastu miesięcy. A ta statystyka powinna nam uświadomić, jak ryzykowne inwestowanie w altcoiny jest, w, szczególnie w nieodpowiednim momencie i w nieodpowiednie projekty, tak? Na telegramy też często wrzucałem takie, które zrobiły po 1000-1500% na plus. I fajnie, ale. Po prostu pamiętajcie, żeby często gdzieś tam robić ten research i sprawdzać, co kupujecie, bo rynek kryptowalut jest bardzo złudny i ciężki w pewnej formie, dopóki go nie opanujecie. Potem te wszystkie schematy stają się powtarzalne i intuicyjne i może je dostosować do aktualnej sytuacji, w której się znajdujecie. No dobra, więc nie bez powodu wymieniłem zagrożenia wynikające z inwestycji na tym rynku, bo właśnie pierwszy sposób na to, aby długoterminowo zarabiać, to dbanie nie o to, ile zarobimy, ale o bezpieczeństwo naszych inwestycji, tak? I co przez to rozumiem? Jeżeli decydujecie się inwestować w kryptowaluty, to w waszym portfolio powinno się znaleźć miejsce na te, które są po prostu bezpieczne relatywnie, a do tej pory okazały się nimi Bitcoin czy Ethereum. Więc jeżeli ja bym zaczynał i nie wiedziałbym w co i jak inwestować, to kupiłbym sobie na początek bez żadnej dźwigni na spocie, dwie największe kryptowaluty. W obojętnie jakim momencie tam spadnie trochę to fajnie sobie kupcie. Nie za cały kapitał, tylko za trochę, żebyście coś już mieli, mieli jakąś pozycję, oswajali się z emocjami. I mieli to na cold Walletcie, na jakimś trezorze, Ledgerze. Też jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Nagram wtedy dla Was taki poradnik o zimnych portfelach, jak przechowywać te kryptowaluty bezpiecznie, tak? bo jeszcze takiego nie robiłem na kanale, robiłem o metamaskach i tak dalej, ale o cold Walletach jeszcze nie. Jakoś mi się tak szczerze nie chciało, bo to trzeba wiecie, kamery, coś tam, coś tam, więc jak chcecie, to dajcie znać w komentarzu. I. Te kryptowaluty zdobyły po prostu uznanie i inwestorów, i traderów, tak? E, także wśród naszej, koszar czy tradingu, często nie rozgrywamy tylko altcoinów, ale też bitcoina i ethereum, bo są również zmienne wystarczająco, żeby móc na tej zmienności zarobić. E, I niejednokrotnie powtarzałem, że trzymając je na spocie i sprzedając w odpowiednim momencie, e, dadzą one dobre zwroty w połączeniu z najniższym możliwym ryzykiem dostępnym na rynku krypto. Ja też e, dosyć trafnie przewidziałem dołek na bitcoinie e, w. W 2022 roku, gdy bitcoin kosztował 15,5 tysięcy dolarów, ja powiedziałem, że to jest już według mnie dołek, nie, że nie spadnie, spadł o 24 dolary kolejne. No i fajnie, więc od 17 tysięcy dolarów z haczykiem, osoby, które mnie oglądają od tych no, paru nastu miesięcy chociażby, robiły to pewnie razem ze mną i e, uśredniały Bitcoina, ja Bitcoina kupowałem do 30 tysięcy za sztukę, i Ethereum do 2 tysięcy, wyżej nie kupuję, nie mam takiej potrzeby na razie, Tak gdyby jakimś cudem spadły niżej, e, szczególnie Ethereum ma na to szansę, no to dokupiłbym sobie chętnie więcej, a jeżeli wy dopiero zaczynacie lub macie wyższą cenę wejścia, to nic takiego, po prostu ja uważam, że e, dla mnie to jest wystarczająco, szczególnie że zacząłem szybciej, miałem więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. No dobra, więc jeżeli chodzi o te dwie kryptowaluty, to było raczej proste i oczywiste, tak, przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli wybór miejsca, w którym należy mieć swoje kryptoaktywa. Bo upadki, taki giełd, właśnie jak Bitfinex czy FTX, przypominają o tym, że należy przechowywać swoje środki no, bezpiecznie, tak, a takim jest trzymanie ich na portfelach, sposobem e, na hot walletach, czy najlepiej na zimnych portfelach sprzętowych, czyli ledger, trezor. I jednym ze sposobów jest trzymanie też na giełdzie, ale rób to w momencie gdy chcecie kupić sobie jakieś kryptowaluty, tradujecie aktywnie lub przechowujecie tam no, po prostu część swojego kapitału, tak? Bo wiadomo, że są listingi, są lunchpady, sama Bybit ma dużo środków, ale dalej gdyby, bo trzeba też taką sytuację z tyłu głowy mieć, nawet gdyby Bybit upadł. Bo coś się stanie, to ja Słuchajcie, chcę was też przestrzec, żeby nawet na giełdzie, do której jakkolwiek nie jest się pewnym, ja wiecie, znam się z CEO, znam się z założycielem Bybit'a i to prywatnie, byliśmy parę razy gdzieś na drinach, na jakichś tam aktywnościach razem i rzeczywiście... E, niby wszystko jest ok, ma nawet dostać informacji. Gdyby Bybit miał upadać, czy wiecie, coś złego by się działo, e, pewnie będę dosyć szybko poinformowany, ale nigdy nie mogę przewidzieć tego, że tak nie będzie. Może ktoś mnie oszuka, może coś później nie tak, może nie wiem, będę w śpiący odpukać i nie będę mógł odpisać. I ja na giełdzie mam, wiecie, tam może e, jakąś tam część tego kapitału, która nawet gdyby mi znikła, to jeszcze mi to życie nie zrujnuje. O to chodzi, co nie? I. Lepszym rozwiązaniem są właśnie też hot -wallety, bo tam możecie sobie trzymać te kryptowaluty, zapisując swój własny klucz prywatny i macie tylko Wy do nich dostęp, a nie giełda, więc gdy upadnie jakaś giełda, to nic się nie stanie, albo nawet jak Metamask upadnie, to sobie na innym hot odzyskacie te środki, tak? Więc to polecam. No jest to po prostu kluczowe, żeby zapisać i przechowywać te SIDY, frazy w bezpiecznym miejscu, bo zamiast się rzucać od razu na jakieś wielkie zarobki, zadbajcie o podstawy, tak, czyli o to, żeby nie stracić tych środków, żeby nie dać się oszukać, nie dać się zwieść w jakiejś formie i wykorzystać na rynku krypto, bo serio, ludzie dookoła czyhają, żeby was okraść w tej czy innej formie. Jest masa skamerów, wyłudzaczy i oszustów na rynku krypto nie tylko, wiecie, z Indii czy Pakistanu, trochę rasistowsko zabrzmiało, ale jednak tak, tak często bywa, no sorry, ale też nawet i z Polski, dlatego jeżeli ktoś do was pisze, próbuje jakieś dziwne inwestycje, coś, omijajcie te wszystkie na Instagramie, tam wiecie, grupy, tam te konta, że o, sygnały, nie wiadomo jakie, boty tradingowe, to wszystko nie działa, tam próbują wam sprzedać jakieś pakiety, subskrypcje, nie dajcie się na to naciągać, tylko wy powinniście być odpowiedzialni za wasze środki, operować nimi, bo tylko wam zależy na tym, żebyście zarobili, taka jest prawda. No mi też, bo potem może kupicie arenę, tak, ale w przekroju takim szerokim e, i poza względami ideologicznymi, mówiąc o czystych finansach, już tak wiecie, wypuszczając to wszystko, to prawda jest taka, że wiele osób rzeczywiście, e, no, nie chce dla was dobrze i mieć to z tyłu głowy, nie? Nie jest to takie miłe, jak wygląda często. Jeżeli chodzi o te słowa, sedy, frazy do hot walletów czy cold walletów, to najlepiej to sobie zróbcie na trzech oddzielnych kartkach, schowajcie w różnych miejscach, nie tylko, że tam wiecie, ktoś ukradnie, tylko nawet przed samym sobą. Nie będziecie mogli sprzedać tych kryptowalut w 5 minut czy w 15. Będziecie musieli to pozbierać jak puzzle w kupę, przez co nawet jak rynek kryptowalutu rośnie będzie wam się wydawało, że to tyle, chcecie się koszować to nie będziecie tego robić poza emocji. Trzy razy pomyślicie, jadąc tam, wiecie, gdzieś do babci, po te czy rzeczywiście to jest dobra decyzja i czy chcecie to teraz zrobić. Pamiętajcie też, jako jeden ze sposobów, żeby, co brzmi jako frazes, ale jednak trzymać się przygotowanej wcześniej strategii, tak? Ustalcie sobie, jakie macie poziomy wyjścia, co chcecie Osiągnąć, ile osiągnąć, ile chcecie zarobić co chcecie po prostu na tym rynku kryptowalut zrealizować. Bo zwłaszcza aktywny trading to jest serio bardzo trudna profesja. Większość graczy na rynku kryptowalut o dziwo traci, tak? Istnieje wiele badań oraz statystyk podawanych dla regulatorów od brokerów, żeby gdzieś tam często utrzymać ten kapitał w ryzach. I wynika z tych badań to, że tylko garstka ludzi osiąga na rynkach kapitałowych sukces, szczególnie jeżeli chodzi o aktywny trading. Więc dane, o które są proszeni, ci poszczególni Brokerzy dotyczą często lokalnych jurysdykcji i ukazuje nam m.in. to, że od 58 do 81% osób handlujących kontraktami po prostu traci. A w formie takiej grafiki piramidy dostarczają nam również informacje takie firmy jak Trade. Site i, i zebrali oni w kupę kilka opracowań ekonomicznych, streścili bardzo ciekawe wnioski, tak? No bo spójrzcie, na dole tej piramidy znajdują się wszyscy z nas, szczególnie ci, którzy są skuszeni wizją szybkiego wzbogacenia się w krótkim czasie, bo tacy i takie osoby tracą po prostu cały kapitał najszybciej. A troszkę wyżej w tym rynkowym łańcuchu pokarmowym są traderzy, którzy pograją miesiąc czy kilka i również stracą swój kapitał z powodu nieprzemyślanych decyzji. Dalej, 80% inwestujących rezygnuje z tego w ciągu Pierwszych dwóch lat, a na samej górze, jedynie 1% inwestorów może się poszczycić tym, że utrzymuje się z rynku na stałe i do końca życia. Więc w tej brutalnej grze musimy posiadać stalowe nerwy. Pamiętajcie, że czeka nas wiele niepowodzeń, ale musimy traktować inwestycje jako maraton, a nie sprint. Najpierw angażować kapitał testowy i dopiero później, jak zaczniemy zarabiać pieniądze, nie rzucając się na rynek CryptoVol, bo daje takie zwroty z inwestycji, angażować większy kapitał. tak? Więc nie przesadzamy z grom na dźwigni. Robimy małą ilość tradeów w skali miesiąca czy nawet roku. Osoby początkujące nie powinny w ogóle aktywnie handlować swoimi aktywami, tylko najlepiej kupować kryptowaluty na spocie i zgodnie z cyklicznością. Czym wyżej jesteście w poziomie zaawansowania, tym więcej narzędzi i różnych dróg zarobkowych możecie sobie dobierać, które wszystkie właśnie zobaczycie. Czy na Telegramie KDP wiadomości, gdzie ja personalnie ten profil prowadzę, czy na Discordzie kosza tradingu. Link też jest w opisie, to jest nasza grupa, gdzie są traderzy, gdzie możecie właśnie mając konto na Bybicie, o którym Wam mówiłem wcześniej na tej giełdzie, odebrać rangę członek VIP. I jak widzicie, macie wtedy dostęp do zagrań, między innymi Dawida. Marsza, Kubalka, którzy są też traderami na arenie tradingu, do której dostęp jest obecnie zablokowany, nie, nie da się dołączyć, nie wiadomo ile byście chcieli zapłacić, więc to jest takie okno na świat, trochę, co nam się teraz dzieje, aż do kolejnego naboru. Warto sprawdzić, warto z tego skorzystać, bo grupa jest fajna. Aktualnie jest na niej ponad 24 tysiące osób. I pamiętajcie też, że jeżeli kupujecie coiny na spocie, to nawet jak jakiś z nich zaliczy. Spadek rzędu 30 czy 50%, to możecie przeczekać te gorsze czasy, by w odpowiednim momencie sprzedać je z zyskiem, tak? A w przypadku dźwigni zlikwidowałoby wam pozycję prędzej czy później, w zależności od wartości użytego wcześniej lewara. Więc nudne momenty na rynku należy cierpliwie przeczekać, a bywa i tak, że nawet najlepsi inwestorzy czekają wręcz miesiącami ze swoimi kryptowalutami na stracie. Przykład Mike od Nazareny, tak? No wręcz, jak macie na Wyspach Wielkonocnych te takie kamienie, co nie? To Mike jest jeszcze twardszy na rynku kryptowalut, te takie głowy, kamieni, co mają ciałka pod ziemią. To Mike jak coś kupi, to on tego nie sprzeda, nawet jakby potrzebował nie wiem, pieniędzy od, od zaraz, tak? Po prostu kupił, czeka, aż to wróci na swoje wartości, nawet jak jest 70-80% na minusie. Nie sprzedaje, jest wytrwały, nie potrzebuje tych środków, którymi obraca. To jest jakby przykład, sylwetka dobrego inwestora, który poprawnie wykonuje gdzieś tam swoje ruchy i kultywuje strategię, którą sobie obrał, tak? Więc nawet te osoby. Które miesiącami trzymają te kryptowaluty, często jeszcze dokupują ich więcej, nawet jak są na stracie, korzystają z DCA, aby mieć niższą cenę wejścia, finalnie, i w końcu w dogodnym momencie sprzedać dane aktywa z zyskiem. Więc inwestowanie można też porównać do postaci maratonczyka, tak. Biegacze długodystansowi muszą się przygotować na ponad 42 km morderczego wysiłku, a ruszenie zbyt szybko może zapewnić wczesną przewagę, ale nakład włożony w to nie jest zrównoważony, tak? Bo ci, którzy narzucili na początku zbyt wysokie tempo, są zazwyczaj doganiani przez tych, którzy przyjmują wolniejszą, bardziej konserwatywną strategię utrzymywania z tego tempa przez cały wyścig. I Podobnie inwestorzy podejmujący wysokie ryzyko, mogą osiągnąć szybko pokaźne zyski, jednak zbyt duże ryzyko może skończyć się dla nich wyczerpaniem i przed wczesnym wycofaniem z gry. Przed sobą macie wykres bitcoina w skali logarytmicznej od początku jego powstania. I złotą linią, jak zapewne kojarzycie z poprzednich moich filmów, zaznaczone są halvingi. Jak do tej pory, od początku istnienia Bitcoina, najlepsze momenty na sprzedaż w każdym cyklu były od 12 do 18 miesięcy po halvingu, a po pierwszym z nich Bitcoin potrzebował 364 dni, po drugim dojście do szczytu zajęło mu 18 miesięcy. Trzeci halving to odpowiednio 12-18 miesięcy, w których król kryptowalut, czyli Bitcoin, wyznaczył double top. I oczywiście pojawia się argument, a co jeśli, tak? A co jeśli cykliczność tym razem się nie sprawdzi? No bo zawsze istnieje szansa na to, że doświadczymy jakiejś anomalii, jednak do tej pory najstarsza kryptowaluta podąża podobnymi ścieżkami jak w przyszłości i granie pod powtórkę z rozrywki wydaje się cały czas, no ubogacając to o kilka gdzieś tam alternatywnych scenariuszy, plan B i C, najrozsądniejszym wyborem. Kolejna część strategii brzmi następująco. Na rynku trzeba umieć realizować zyski. Najlepiej posługiwać się do tego wieloma czynnikami, które pomogłyby nam określić, czy jesteśmy w odpowiednim miejscu na ich realizowanie. Wspomniałem już, że czas od halvingu gra tu niezwykle ważną rolę, ale możemy się podpierać jeszcze innymi narzędziami, takimi jak analizy on-chain. Między innymi mam do dyspozycji Glassnow i chociażby wykres MVRV, który celnie potrafił określić czyty na Bitcoinie i taką cenę, która jest fair. I możemy też mierzyć sentyment poprzez patrzenie na wskaźnik Fear and Greed, który wiecie, jest dostępny, ale czasem coś tam ciekawego pokaże. Szczególnie w momentach, gdy na rynku panuje ekstremalna chciwość, warto zastanowić się, czy może nie jest to moment, by zamienić część bitcoinów i altcoinów na stablecoiny. Jednak najważniejsza część strategii na 2024 i 2025 rok to odpowiednie wyczucie sentymentu rynkowego bez użycia żadnych narzędzi. Ale dlaczego? Ponieważ w momentach euforii na rynku, gdy wszystko rośnie, większość osób będzie miała Problem, aby zostać takimi, wiecie, racjonalnymi osobami. A jeżeli jeszcze nie przeżyliście żadnej hosty, to nie wiecie do końca, o czym mówię. I jak będziecie się zachowywać. Ale podam wam przykład. Wyobraźcie sobie, że teraz inwestujecie w jakiegoś altcoina 1000 dolarów. Następnie, kilka miesięcy później, jego wartość będzie się wahała, raz w te i we w te, ale już w 2025 nagle Wasze 1000 dolarów zamieni się w 12 tysięcy. I nasuwa się pytanie, co wtedy robicie? Bo teraz zapewne większość z Was odpowie: no jak to co? Realizuje zyski. Przecież koń zrobił razy 12, więc nic więcej mi nie potrzeba. I ja mam nadzieję, że tak rzeczywiście zrobicie. Ale podczas piku hossy nie będzie to takie łatwe. Wtedy dosłownie wszystko będzie rosło i wielu inwestorów wpadnie w pułapkę przetrzymywania swoich tokenów w wyszukiwaniu astronomicznych wręcz wzrostów i nierealnych. Dlatego musicie mieć jakąś strategię Wiedzieć, na jakich konkretnych, konkretnych pułapach chcecie z danego coina wychodzić. Fajna rzecz to jest zostawienie sobie 10% danego coina jako moonback, bo nigdy nie wiemy, czy nie zrośnie razy 300, tak? Więc 10% zostawmy sobie na zawsze wręcz, a całą resztę na zysku cashujmy. I ja będę wyczekiwał tego momentu ogólnej euforii na rynku, gdy kryptowaluty będą wchodziły do mainstreamu, nasili, wiecie, kierowcy taksówek, czy radio, czy gdzieś tam. Panie sklepikarki w Biedronce będą rozmawiały o Bitcoinie i doczkoinie, to będzie czas na wychodzenie do Stable prawdopodobnie. To jest taki ogólny sentyment rynkowy mniej więcej. I taka sama sytuacja miała miejsce podczas upadku ftx -a wtedy doświadczyliśmy literalnej kapitulacji i ludzie krzyczeli, że następny target to 10-12 tysięcy dolarów, a w takich sytuacjach najlepszym indykatorem jest ogólnie panujący strach i krew na rynku. Wciśnięcie przycisku kup w takim momencie nie należy po prostu do najprostszych, ale ci, którzy to zrobili razem ze mną są zadowoleni. Mówię wam o tym, ponieważ doświadczymy czegoś podobnego zapewne w 2025 roku i wtedy z drugiej strony równie ciężko będzie wcisnąć przycisk sprzedaj, gdy każdy będzie nastawiony byczą na niekończące się wzrosty. A jeżeli mamy trzymać się cykliczności, to ta część strategii będzie potrzebna dopiero za kilkanaście miesięcy, ale nie możecie o niej zapomnieć, ponieważ jest najważniejsza. A jeżeli chcecie wiedzieć, jakie altcoiny ja będę kupował na hostce, które już są dostępne na rynku i będę to robił już niedługo na najbliższej korekcie, to zostawcie kciuk w górę. Macie pokazane na tej planszy przed oczami, co należy zrobić, żebym pokazał wszystkie altcoiny, które będę kupował w najbliższym czasie. Nie uwzględnia to oczywiście coinów, które będą, lunchpadów. Presale i private sale, ale za część swojego portfolio, pewnie 10-20%, będę te altcoiny, które chcę wam w formie filmu zagregować i na grupie telegramowej pokazać, zakupował. Tak więc zostawcie kciuk, w górę, komentarz, jakikolwiek. I subskrypcję na tym kanale, żeby go nie przegapić i żeby aż 10 altcoinów wam docelowo pokazał w filmie, który ukaże się pewnie pod koniec lutego. Kolejny, tym razem już trzeci filar, który pomoże wam zarabiać, to edukacja, bo wszyscy wiemy, że e, szczególnie ona na rynku kryptowalut jest istotna, ale co dokładnie oznacza zdobycie wiedzy na temat rynku krypto i dlaczego jest to ważne dla inwestorów. Zanim przejdziemy dalej, ja przypominam, że nagrałem dla Was 10 godzin darmowego szkolenia od A do Z o rynku krypto. W prawym górnym rogu wyświetla się pierwszy odcinek, jest też playlista w opisie pod tym filmem oraz na moim kanale je znajdziecie, wraz z około setką poradników dla początkujących, bo zgłębimy też niektóre zasadnicze sposoby, w jakie kształcenie się na temat rynku może pomóc podejmować Wam lepsze decyzje, jednocześnie rozwijać Waszą wiedzę finansową. Prawda jest taka, że codziennie jesteście wystawieni na nowe informacje, które pomogą kształtować Wasze decyzje inwestycyjne i umożliwią Wam podejmowanie mądrzejszych wyborów. I teraz, aby nie brzmiało to tak groteskowo i tylko i wyłącznie jak moja opinia wiecie, że edukacja jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, to podam Wam przykład... Że jej rola w zakresie osiągnięć finansowych została nawet poddana badaniom naukowym. I ten artykuł łączy cztery różne zbiory danych. Dane rynkowe są dostarczane przez Nasdaq Tallinn, czyli giełdę mającą swoją siedzibę w stolicy Estonii i zawierają szczegółowe informacje na temat wszystkich transakcji uczestników rynku w latach 2004-2012. Okres obejmuje pełny cykl biznesowy i składa się z transakcji z udziałem łączy 23 spółek notowanych na giełdzie Nasdaq Tallinn. Wyniki tego raportu wskazują, że w kontekście zdolności poznawczych, to matematycznie. Wiedza odgrywa jedną z najważniejszych ról w osiągnięciu wyższych zwrotów, i celem tego badania naukowego było więc dostarczenie szczegółowych wyników empirycznych dotyczących wpływu zdolności akademickich i edukacji na wyniki i aktywność handlową inwestorów w różnych fazach cyklu gospodarczego, a także ocena jakie cechy handlowe mogą prowadzić do sukcesu na rynku akcji. I stwierdzili oni w badaniu, co jest bardzo ciekawe, że umiejętności matematyczne najbardziej pomagają inwestorom, ale najlepsze wyniki osiąga się, gdy ponadprzeciętna znajomość matematyki jest połączona z ogólnie wysoką inteligencją oraz zdolnością i szkoleniem w rozwiązywaniu problemów. Więc weźcie pod uwagę to, że Nasdaq Talin to na pewno nie jest największa giełda akcji na świecie, więc grupa badawcza nie była tak jak w skali globalnej duża, ale jednak raport ukazał nam pewne wzorce zachowań już w pokaźnej grupie inwestorów. Czyli generalnie rzecz ujmując rozwój swoich umiejętności matematycznych i liczenia jest tutaj naprawdę mega istotne, co zresztą widzicie po mnie na telegramie dokonuje wielu, wielu obliczeń. No dobra, ale co jeszcze mogę od siebie tak dodać ze swojego wieloletniego, co by nie było doświadczenia na rynku krypto, bo zaczynałem na początku 2017 roku, to między innymi umiejętność własnego researchu to kolejna niezbędna część etapu edukacji inwestora kryptowalutowego, tak? Zadanie sobie pytań typu, czy token ma odpowiednią użyteczność, jaka jest tokenomia, kiedy i jak odbywają się unlocki tokenów, jaka jest aktywność na sieci, czy jest hype na niego w internecie, czy smart money wchodzi w ten projekt, czyli tam, wiecie, wieloryby z kapitałem i będą go pompować. Jest tyle rzeczy do ogarnięcia na tym rynku, że potrzeba średnio kilku lat, aby opanować te wszystkie umiejętności w jakimkolwiek zadowalającym stopniu. Dlatego też zrobiliśmy właśnie arenę tradingu, grupę, gdzie jest kilkanaście osób, traderów z różnych dziedzin, którzy śledzą wielorybów, tradują na spocie, na dźwigni, dokonują różnych analiz, używają onchaina i wszystko to łączymy w kupę na grupie, żeby byście mieli łatwiej, e, pewnie będzie można dołączyć dopiero gdzieś tam w okolicy e, początku kwietnia, tak myślę, przed Halvingiem, więc na pewno was poinformuję. Więc zawsze pamiętajcie, aby robić swój własny research przed zakupem danego tokenu na long term, a jeżeli chcecie film na moim kanale o tym, jak dokładnie wykonywać dobre jakości analizę, to też dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem. A ja nie chcę was dziś zostawiać z pustymi rękami, więc opowiem krótko gdzie i jak badać projekty. Na dobry początek możemy zacząć sobie od studiowania takich stron jak CoinGecko czy CoinMarketCap. Mamy tam listę kryptowalut uszeregowanych od największej do najmniejszej, podstawowe informacje o ich tokenomii, odnośniki do ich stron, whitepaperów, social media i wiele, wiele innych. Jest tam po prostu wszystko zagregowane. Tak? A jeżeli mamy więcej czasu, możemy m.in. analizować takie strony jak Glassnode. Jest to firma zajmująca się analizą danych on-chain i dostarczaniem wszechstronnych informacji na temat różnych aspektów związanych z kryptowalutami, zwłaszcza Bitcoinem i Ethereum. Druga ciekawa platforma, do której sama mam wykupioną subskrypcję, to chociażby Messari. Wrzucałem Wam na Telegramie właśnie raport kilkanaście stron, czy kilkadziesiąt e, skondensowanej wiedzy z trendami na rynku kryptowalut na 2024, więc właśnie na kadape wiadomości e, znajdziecie ten raport w PDF i każdy może go sobie pobrać i zatrzymać, jest on do użytku dla Was, skondensowane to wszystko i ta platforma skupia się na agregacji różnych hipotez, e, które pochodzą od analityków kryptowalutowych i publikuje zagadnienia z funkcjonowania całego rynku. Dalej mamy DeFi Lame, czyli platformę śledzącą i dostarczającą informacje na temat zdecentralizowanych finansów i jest to narzędzie który umożliwia śledzenie i analizowanie różnych protokołów finansowych działających w ekosystemie Ethereum i innych blockchainów. DAP Radar kolejna ciekawa platforma. Ona dostarcza rankingi najpopularniejszych właśnie aplikacji na różnych blockchainach. Pomagają one użytkownikom zidentyfikować, które DAPsy cieszą się największym zainteresowaniem i aktywnością. Jest serio, cała masa innych przydatnych narzędzi, o których musiałbym zrobić dla Was oddzielny film na temat dobrego, właśnie, researchu i no potencjalnie taki planuję zrobić, gdzie pokażę te wszystkie narzędzia w jednym miejscu, żebyście mogli sobie z nich korzystać, chociaż nie każdemu pewnie starczy czasu i ochoty. No dobra, powiedzieliśmy sobie nieco o edukacji, ale teraz następny filar, czyli odnalezienie odpowiedniej społeczności, tak? Nie bez powodu wrzuciłem ten temat tuż za edukacją, ponieważ w zeszłym roku poświęciłem się pewnej rzeczy, która ma służyć każdemu z Was. Na beście razem z chłopakami z mojego teamu, z moimi współpracownikami, tworzyłem fajną rzecz, czyli rozwinięty ekosystem, gdzie możecie się szkolić, edukować, integrować na Rynku krypto, czyli koszary tradingu, tak? Wyznaczyłem sobie też takie zadanie, że stworzę przestrzeń, w której każdy z Was znajdzie coś dla siebie i można powiedzieć, że trzonem społeczności jest nasz Discord, koszary tradingu, gdzie głównie znajdziecie treści związane z tradingiem, przyróżne analizy rynkowe. Jest to też miejsce, gdzie możecie nawiązać kontakt na różne tematy z resztą społeczności dzięki kilku czatom. I w tym momencie jest ponad 24 tysiące osób, ciągle się rozwijamy, więc polecam. Discord to nie wszystko. Między innymi w zespole u mnie jest Łukasz z kanału Biblia Kryptowalut Tomek, znany jako polski degen czy SUBE, czyli nasz specjalista od analizy technicznej, który regularnie organizuje dla Was live tradingowe właśnie na Discordzie. I czym chcę się pochwalić, to tym, że od firmy Prop Tradingowej SUBE dostał ostatnio certyfikat, który świadczy o tym, że jest w stanie operować zewnętrznym kapitałem. I dostał taki, powiedzmy, licencjat tradera, tak to nazwijmy, od bardzo dużej firmy, która po prostu tym się zajmuje. Więc gratulacje! Przy okazji macie to pokazane na ekranie, jak to właśnie wyglądało. Subek chwalił się tym na swoim telegramie i arenie. No i nie bez powodu, bo również fajnie, że taka osoba u nas jest w teamie. Więc sobie sprawdźcie te telegramy chłopaków, Discorda. Też właśnie link do Degena i do Subet Trading, czyli Rafała, wrzucę wam w opisie pod tym filmem, żebyście mogli sobie to łatwo znaleźć. Więc według mnie. Warto zacząć się ekipom osób, które działają z dobrymi intencjami na tym rynku, które pokazują Wam ciekawe zagrywki, uczą Was, edukują, zamiast, wiecie, próbując tylko i wyłącznie zrzucać na Was jakieś tokeny czy po prostu reklamować altcoiny, w które sami nie wierzą. E, więc chciałem stworzyć taki team od podstaw. Myślę, że mi się nie skromnie mówiąc udało i cały czas się rozwijamy. Koszary, arena to nie są projekty zakończone, to są projekty otwarte, cały czas udoskonalane, ale cieszę się, że możecie już teraz być ich częścią. Kolejny filar e, to są airdropy, tak? Nie jest mniej ważny od pozostałych, no bo pozwoli nam na osiągnięcie takiego ostatecznego, długoterminowego sukcesu na rynku kryptowalut dzięki temu, że możemy rozważnie korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie rynek krypto oferuje. No i obok airdropów postejmy trading, tak? Tutaj część naszego kapitału możemy aktywnie przeznaczać. Jednak pamiętajcie bardzo ważną rzecz, o której wspomniałem we wcześniejszej części tego filmu. Większość naszego kapitału powinna być gromadzona w kryptowalutach na spot, na long term, kupionych w odpowiednim momencie i następnie wystarczy cierpliwie czekać na lepsze czasy. To się wydaje najlepszym rozwiązaniem, aby sukces osiągnąć, tak? A gdy już czujemy się na tyle pewni, bo poświęciliśmy sporo czasu na edukację, można zacząć przeznaczać niewielki kapitał na poczód tradingu. Najpierw aktywny trading na spot, potem z użyciem małej dźwigni. I pamiętajcie, co pokazywałem wcześniej w prezentacji: 80% graczy ucieka z rynku w ciągu pierwszych dwóch lat. Tak Tak samo jak w ciągu pierwszych dwóch lat chyba upadało 80% restauracji. To jest podobny tutaj schemat. Więc jeżeli nie chcecie być jedną z takich osób, która zrazi się do tradingu szybciej, niż zacznie z niego zarabiać, to mam tu dla Was pewne rozwiązanie. Oczywiście nie polecam tego osobom, które dopiero zaczynają, które nie mają żadnej Wiedzy, ale jeżeli ktoś chce się nauczyć, e, właśnie z kursu, który współtworzył Subę od nas, Piotrek, ja, Łukasz i Tomek Polski Degen, to odbierzcie sobie dostęp do Akademii Kryptowalut. W opisie jest link. Wpisujecie tam maila swoje UID z giełdy Bybit, bo we współpracy z giełdą Bybit stworzyliśmy ten kurs i są za darmo dla każdej osoby, która konto ode mnie lub od chłopaków ma. Więc wpisujecie tam maila UID, czyli ze swojego awatara, tam klikacie taki kod na, By na Bybit z profilu, pobieracie, wklejacie i dostajecie dostęp. Co wymagamy, to tylko to, żebyście mieli minimum 100 dolarów na koncie Bybit, to świadczy o tym, że konto jest aktywne. I tyle. Macie tutaj około 100 lekcji, które jeszcze będziemy poprawiać też w najbliższym czasie. Będą nowe lekcje dla osób, które już kurs odebrały właśnie w ciągu dwóch miesięcy chcemy opublikować kolejne, gdzieś tam lekcje, są też live Akademii Kryptowalut, dołączacie wtedy do takiej grupy na Telegramie, gdzie jesteście informowani w momencie, gdy SUBE wrzuca live'a i aktywnie traduje na żywo, wy możecie być tego częścią, zadawać pytania, więc to jest cały ekosystem, który pozwala was nauczyć po prostu tego, jak poprawnie tradować i jak się na tradingu nie zerować. Osoby, które chciałyby z tym spróbować, mają do odebrania 200 dolarów pozycji na giełdzie Bybit, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście lub nie jesteście na innej giełdzie, to rejestrujecie się z linku w opisie. Tam macie napisane: odbierz 200 dolarów long, short na Bitcoinie lub Ethereum i macie wtedy pozycję bez ryzyka własnego kapitału, tak? Więc w ogóle wam nie szkodzi tego odebrać, bo wpłacacie 100 dolarów, możecie sobie je potem wypłacić, jak już to otrzymacie ten bon i za te 20 dolarów na dźwignię razy 10 otwieracie sobie, nie wiem, shorta na Ethereum albo longa na Bitcoinie i gdy będzie z tego zysk, niezależnie jak duży i zamkniecie pozycję, inkasujecie zysk, możecie go wypłacić i nawet zmienić giełdę, jeżeli wam się Bybit nie spodoba, więc polecam sprawdzić. Jest to akcja jeszcze aktywna dla wszystkich osób, które konta jeszcze na tej giełdzie po prostu nie mają i przy okazji również macie wtedy dostęp do kursu z Akademii Kryptowalut, do VIPa na Discordzie kosza tradingu, do 10% cashbacku i do reszty benefitów, które są właśnie opisane po kliknięciu w link. Ale wracając do airdropów, tak? To według mnie nadal uczestniczenie w nich ma sens. Ostatnio głośno jest o zrzutach na kosmos na tym ekosystemie. Kupujemy na przykład po 200 dolarów takich tokenów jak Kudzira, Celestia, Atom czy Injective i wrzucamy je na staking. Robimy to poprzez natywny portfel Kepler. Lokujemy swoje środki przez około 6, 9 lub 12 miesięcy, aby zwiększyć to prawdopodobieństwo na otrzymanie airdropów. I dla przykładu niedługo dla stajkujących na sieci Kosmos wpadnie Airdrop Dimension i ludzie dostaną od 50 do 200 i więcej tokenów dym. A obecnie ten coin chodzi na rynkach premarket po cenie około 4 dolarów, więc nawet około 1000 dolarów będzie można sobie dostać. I nie mogę zagwarantować Wam, że uda Wam się załapać ten airdrop, ale od jakiegoś czasu. Zrobiło się na temat potencjalnego zrzutu dla osób stakujących PiV. Jest to token rodzimy na sieci Pife Network i w ciągu ostatnich kilkunastu dni zrobiło się głośno, a ponad 100 tysięcy unikalnych użytkowników zdecydowało się ulokować swoje środki na stakingu, a aż 99,8% tego napływu nastąpiło w ciągu ostatnich 14 dni zgodnie z danymi w panelu Dune Analytics. I poradniki krążące na Twitterze sugerują, że staking Pi stawia użytkowników w korzystnej pozycji do ewentualnych airdropów od jednego z projektów, który korzysta z usług tej wyrocznej sieci Solana. My no właśnie tym dropy wrzucimy poradnik na Discorda, więc możecie go oczekiwać. A na końcu jeszcze jedna praktyczna porada ode mnie, jak, jak to zrobić, tak? Kupujecie po prostu pajf na giełdzie, na przykład na, na Bybicie, przelewacie sobie go na solanowy portfel, taki jak Phantom Wallet, łączycie go z oficjalną stroną protokołu PIV i oddelegowujecie swoje tokeny na staking. I pamiętajcie, żeby łączyć się tylko z zaufanymi źródłami. A ile należy posiadać tych tokenów, żeby zwiększyć swoje szanse na utrzymanie airdropa? Aktualne dane ujawniają, że prawie 60% użytkowników postawiło na staking 1100 PIF lub mniej, co przekłada się na około 500 dolarów przy obecnej wycenie, więc dla osób, które są zainteresowane, to takie właśnie wartości trzeba wrzucić. I wydaje mi się... Kończąc już trochę, że każda osoba, która będzie się trzymała tych 5 złotych zasad w 2024 roku, wygra finansowo w 2025. Bezpieczeństwo, strategia, edukacja, społeczność i na dodatek odrobina rozsądnego tradingu, odbierania airdropów i aktywnego uczestnictwa w rynku kryptowalut to najważniejsze filary na rynku krypto. I ta branża może na początku wydawać się bardzo skomplikowana, ale mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w lepszym zrozumieniu dynamiki tego rynku. Chciałem Wam przekazać wiedzę w pigułce, w jak najbardziej przystępnym i ciekawy sposób. Jeżeli się udało, to zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, kciuk w górę i widzimy się w następnych materiałach. Wszystkie linki do moich playlist, do konta na ByBicie, założenia, do Discorda, do Telegrama są w opisie pod tym filmem. A jeżeli materiał Wam się podobał, chcielibyście więcej, to wiecie, gdzie mnie szukać. Niedługo wrócę z kolejnym filmem. Trzymajcie się. Cześć.